Witamy Państwa w kolejnej części naszego programu po opolskich dzielnicach. Idziemy teraz już jesiennym, proszę Państwa, spacerem, bo przecież od kilku dni to właśnie astronomiczna jesień. Ta podróż zaprowadziła nas z południowego zachodu na południe naszego miasta. Gdzie będziemy, proszę Państwa? Ano w Szczęśliwej Siódemce, dzielnica siódma. My wybraliśmy dla Państwa dzisiaj spacer po Groszowicach. Dzielnica Groszowice przez lata kojarzona była z cementem. To tutaj przyjeżdżały transporty, to tu przyjeżdżała kolej, to tu jechał transport samochodowy. Dziś, jak Państwo widzą, po cementowni Groszowice pozostało tylko i wyłącznie wspomnienie. A o tych wspomnieniach będziemy mówić, a najlepiej chyba powie Państwu o tym pan Wiesław Długosz. Dzień dobry, panie Wiesławie. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Lokalny pasjonat, miłośnik historii, przede wszystkim miłośnik dzielnicy i twórca strony internetowej o Groszowicach. Panie Wiesławie, przypominam sobie jeszcze rok 2001 i moment, kiedy pada ostatni komin, tak jak w cudzysłowie pada cementownia, która była niezwykle ważnym miejscem tutaj dla mieszkańców. Prawda. Ponad 100 lat było to serce Groszowic. Zatrudnionych w okresie najlepszej koniunktury było ponad 600 osób. Kiedy powstawała cementownia w 1872 roku, Groszowice liczyły raptem 1000 osób. Natomiast według spisu z 1939 roku Groszowice liczyły prawie 4000. Na przykład dla porównania, w tej chwili Groszowice liczą tyle samo osób, co w 1910 roku. Cementownia produkowała najlepszej jakości cement, który był, powiedzmy szczerze, Niemcom wówczas bardzo potrzebny. Kiedy skończyła się koniunktura na ten cement i kiedy już okazało się, że technologia groszowicka jest już przestarzała, no niestety cementownia przestała funkcjonować i tak jak pan redaktor powiedział, w 2001 roku ostatni komin padł, a rozbiórkę rozpoczęto w 1999 roku w maju. Oprócz, powiedzmy, cementowni, pragnąłbym zaprosić Państwa do niedaleko znajdującego się kościoła, który, można powiedzieć, powstał dzięki właśnie cementowni, gdyż rozwijające się Groszowice nie mieściły już ludzi i trzeba było stary kościół zburzyć, wybudować nowy, który funkcjonuje do dzisiaj. Typowo robotnicza dzielnica, prawda? Która wcześniej była też i oczywiście rolniczą w dużej mierze. To też się troszeczkę teraz zmieniło, prawda? Jeśli chodzi o historię taką społeczną dzielnicy. Tak i należy tutaj dodać, że kiedy były uroczystości w 1936 roku z okazji 700-lecia Groszowic, wydana była książka, na której był pokazany herb Groszowic, a więc wieś. Posiadała swój herb. Stąd jak wieś, to musiała mieć i posiadłość jakąś książęcą, królewską? Tak, był tutaj folwark książęcy, aż powiedzmy do początku XVII wieku, przy obecnej ulicy Oświęcimskiej, a róg księdza Rudzkiego. Tam też był spisany pierwszy dokument w 1236 roku i stąd wiemy, że powiedzmy Groszowice istnieją tyle lat, nie? Oprócz tego był tutaj od XVI wieku młyn wodny. Później ten młyn był już młynem na prąd. No niestety w tej chwili już nie istnieje. Kiedy Groszowice posiadały tak wielką ilość mieszkańców, funkcjonowało tutaj 13 piekarni. 6 restauracji i gospód, prawie 10 przetwórni mięsa i wędlin. Ludzie chcieli jeść i po prostu potrzebowali to. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że w okresie II wojny światowej, kiedy część mieszkańców została powołana do wojska, na terenie Groszowic istniało kilka lagrów. I ci ludzie byli zatrudnieni i tutaj na terenie cementowni i powiedzmy przy torach, no bo trzeba było powiedzmy utrzymać, nie, transport. Panie Wiesławie, ale nie zdradzajmy wszystkiego, bo jest tu tyle pięknych miejsc. Bardzo dziękuję za to spotkanie, że mieliśmy okazję się... Dziękuję bardzo, zapraszam na moją stronę, tam dowiecie się więcej.
No i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Pan Wiesław Długosz był naszym gościem. Drodzy Państwo, ale to nie jedyna historia i nie jedyne miejsca, o których opowiadał nam pierwszy z przewodników. Za chwilę dojdziemy do miejsca, które też w pewien sposób właśnie związane jest z byłą cementownią, ale wygląda, powiem Państwu, zupełnie, zupełnie inaczej. Pan Wiesław Długosz opowiedział nam historię o miejscu, którego nie ma, ale powiem Państwu, że jest miejsce, które związane jest właśnie z cementownią. Chociaż nie wygląda na to, że mogłoby być z nią związane, ale dlaczego i czy rzeczywiście tak jest? Pani Samanta Stachowicz, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zarówno radna dzielnicy, jak i osoba, która mocno zajmuje się pracą w dzielnicach. Pani Samanta, ale mimo Waszej pracy w dzielnicy, to dlaczego o tym budynku, który ja pamiętam jako przedszkole, mówimy, że jest związane z cementownią? A to dlatego, że sam budynek powstał pod koniec XIX wieku jako zespół rezydencjalno-parkowy i tutaj właśnie, że tak powiem, zamieszkiwał prezes słynnej cementowni Groszowice, która na tamten czas była jedną z największych w całej Europie. W XX wieku ten obiekt też zmienia swój charakter, bo ja pamiętam go jako obiekt przedszkolny. Przedszkolny, dokładnie. Później mieściło się przedszkole. Na dole również były takie miejsca dla pracowników jeszcze cementowni. Następnie bodajże, jak dobrze pamiętam, około 2002 roku przedszkole zostało przeniesione do nowo wyremontowanego budynku. No i powstał tutaj właśnie, do tego momentu jest hotel. Piękny pałac. Tak, hotel. Tak. To już jest inicjatywa prywatna. Tak, dokładnie. No i z tego się też należy cieszyć, bo miejsce jest piękne, zwłaszcza, że ma taki piękny tam zakątek za ułek. Tak. To jest takie miejsce dla zakochanych. Dla zakochanych i tutaj jako ciekawostkę podam, jest to ogród typowo pod styl francuski. Przede wszystkim jest altanka, w której para młodych może wziąć ślub cywilny, który jest tutaj bardzo popularny. Dlatego ja osobiście zachęcam mieszkańców innych dzielnic, bo to jest nasza taka perełka dzielnicy numer 7, żeby odwiedzić właśnie to miejsce. Ale wróćmy teraz do tej teraźniejszości współdziałania w dzielnicach, bo biorąc pod uwagę szerokość, na jakiej rozłożona jest w tej chwili dzielnica 7, czy to jest też i szczęśliwa praca teraz dla Was właśnie, jeśli chodzi o poszczególne miejsca dzielnicy? Udaje się skonsolidować zarówno osoby z tego miejsca, bo jesteśmy w Groszowicach, opowiadamy tę historię, ale przecież to nie tylko Groszowice, tak jak mówiliśmy. Jako dzielnica numer 7 bardzo się integrujemy. Działamy na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy. Staramy się organizować różnego rodzaju wydarzenia, zajęcia. No, przykładem tutaj są, które spotykają się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród kobiet, zajęcia, które są organizowane w szkole podstawowej numer 24. Zawsze na koniec wakacji organizowaliśmy festyn. No, w tym roku wiadomo. Z jakich powodów. Tak, ale miejmy nadzieję, że już w następnym roku znowu będziemy mogli zaprosić jako Rada Dzielnicy, aby uczestniczyli mieszkańcy i pożegnali razem z nami lato. Pani Samanto, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Za rozmowę. Dziękuję. W tym pięknym miejscu to pozwólcie Państwo, że przejdę się po tym pięknym miejscu, skoro Pani Samanta wywołała nas do tablicy i przejścia się po parku, ale to przejście przez ten park da nam wyjście do miejsca, o którym będziemy opowiadać już za chwilę. Czyli właśnie, skoro mówiliśmy już o boisku, to powiem Państwu tylko tyle, że to jest boisko piłkarskie, ale na nim przed laty grali zawodnicy w zupełnie inną dyscyplinę sportu. Taką, która w tej chwili niestety już nie istnieje. Narodziła się w słynnym Szczypiornie i stąd wzięła swoją nazwę Szczypiorniaka. A tu, właśnie w Groszowicach, była to ogromna tradycja. Co więcej, to tu były ogromne sukcesy. A zatem za chwilę będziemy na groszowickim boisku. Przeszliśmy przez piękny ogród, by wejść na przepiękną murawę. Domyślają się Państwo, że skoro jesteśmy na stadionie, to będziemy mówić właśnie o futbolu? Nie. Otóż w Groszowicach wiele, wiele lat temu tutaj na tej murawie narodził się handbal 11-osobowy, czyli popularny Szczypiorniak, skąd
przyjechał z Wielkopolski do nas na Opolszczyznę. Pan Piotr Figura. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień witam dobry. Serdecznie. Zawodnik, który w latach 50. po tych boiskach biegał, panie Piotrze, ale wcale nie, jak to się nie powiada, nie ciepał pan bala nogą, nie. I no się ręką grało. Nie. Otóż się grało ręką. Były u nas trzy drużyny w Gorzowicach, w takiej małej wiosce, prawda, a trzy drużyny były. Pierwsza liga, oczywiście druga liga i kobiecy, żeński zespół, też bardzo silny był. Dzisiaj niektórzy nie wiedzą, że dlatego mówimy o tej piłce ręcznej i o szczypiorniaku, tak. Bo ten szczypiorniak był rozgrywany tu, na wielkim, tu, wielkim na boisku, dlatego, boisku. Że to nie była siódemka. Nie, w 65 ostatni turniej był w Kuźni Raciborskiej. Ja byłem wtedy, grałem w Śląsku Wrocław. I Śląsk Wrocław zdobył mistrza Polski. To był ostatni już mistrz Polski w jedenastkę. Tu jest się czym chwalić, bo nie wszyscy pamiętają, że tutaj tak naprawdę rodził się ten opolski w znaczeniu województwa szczypiorniak i tu były największe sukcesy tego szczypiorniaka. Dokładnie. Ciekawostką było to, że cztery opolskie małe wsie grały z potentatami, takimi jak Katowice, jak Kraków, jak Poznań, jak Łódź, jak Gdańsk, Wybrzeże. I takie wsie jak Groszowice, LZS Szczepanowice, Kolejarz Grudzice. I najciekawsze było Folwach, tu za Odrą, bo myśmy na mecze jeździli rowerem, rowerami. To nie było takie proste. I tam było 10 tylko budynków. A drużyna składa się z 11-osobowej, więc taką ciekawość. Ale takie były czasy takie i to były czasy. Piękne, chyba piękne wasze przygody. Piękne, niesamowite. Ja na przykład osobiście zwiedziłem całą Polskę drużynie, jadąc na mecze. A ciekawostką jeszcze było, cementownia nie miała, tak jak dzisiaj, busami i tak specjalistycznie. Był taki stonka to się nazywało. To jest star 20 z takim okienkiem 30 na 20 i były ławki drewniane, przykręcane do podłogi, żeby się nie... I do Gdańska trzeba było jechać? I do Gdańskaśmy jechali nawet, ale to myśmy jechali tak. Na przykład w środęśmy grali w Łodzi i żeby już nie wracać, tośmy jechali, bo tak. W niedzielę był w Gdańsku mecz, prawda? I wytrzymaliśmy. Mało tego, za wygrany mecz szef zawsze nas zapraszał do restauracji, dostawaliśmy obiad i orężadę, a za przegrany mecz tylko orężadę. To były takie to czasy, były dobre nie miliony. I zdobywaliście tytuły, bo to jest i ważne. I zdobywaliśmy tytuły i graliśmy po prostu zawsze, żeby wygrać. Myśmy zawsze rozmawiali o sporcie. Ale cały urok tego, jak my wspominamy, te mecze, te jazdy i oni do nas przyjeżdżają, mało tego. Tu była cała, pełno, no Gorzowice było całe. I jeszcze z Maliny przyjeżdżali, Malina i rodzice też do nas przyjeżdżało. Więc kibiców zawsze było pełniutko. Dlatego kasa tam jest wybudowana, ale teraz jest nieczynna, bo po co? Panie Piotrze, dziękuję za tę piękną historię, za to przypomnienie, że ten szczypiorniak i ta piłka ręczna to właśnie było to miejsce, to tutaj zawodnicy poruszali się w sposób niesamowity. Wyobraźcie sobie Państwo, że oni nie kopali tej piłki, tylko w tych rękach ją mając. Trzeba było z tego pola karnego, do którego my teraz się zbliżamy i z tego pola karnego trzeba było po prostu rzucić na tę wielką bramkę. To jest wielka opowieść o Groszowicach. O Groszowicach na południu naszego miasta, stolicy naszego regionu, które wraz z dwoma innymi częściami tej siódemki, bo to jest ta szczęśliwa siódemka, do której zajrzeliśmy, czyli Nową Wsią Królewską i Grotowicami, były to Groszowice, dzisiaj bohaterką naszej opowieści. Co będzie dalej? Przekonają się Państwo, do tej pory była szczęśliwa dwunastka, trzynastka, siódemka. Gdzie będziemy za tydzień, tego teraz Państwu nie zdradzę.